Siema wielkie, w drugim odcinku z serii Podróże Wojownika, podstawowe techniki dla osób początkujących, które dopiero zaczynają ze sportami walki, chcą zobaczyć jakieś podstawowe techniki Muay Thai, które szkolę sobie tutaj w Tiger Muay Thai w Tajlandii na Phuket. Także oglądajcie, będzie to 5 podstawowych technik. Wykorzystamy pięści, łokcie, kolana i kopnięcia. Muay Thai jest to sztuka walki 8 kończyn. Także używacie wszystkiego, używacie nóg, używacie kolan, używacie łokci, używacie pięści. Co prawda boksersko najmniej się tu robi w Tajlandii, taka jest prawda. Dlatego wszyscy obcokrajowcy, którzy tu przyjeżdżają, dużo walk wygrywają przez to, że mają lepszy boks od Tajów. Ale za to Tajowie używają dużo łokci. Łokcie to są żyletki, które przecinają. Sam się o tym przekonałem. Także wiem jak jest. Dobra, oglądajcie. Pierwszą kombinacją jest lewy, prawy, lewy sierp i prawe kolano. Lewy, prawy, prawy, lewy sierp i kolano. Ładnie. Kombinacja to lewy na wątrobę, lewy na szczękę, sierp i prawy łokieć. Czyli lewy sierp dół, lewy sierp góra i prawy łokieć. Dokładnie. Thank you.
trzecia kombinacja, to robimy front, front i zmyłka i prawy łokieć. Czyli przedni front, przedni, zmyłka i prawy łokieć. Dokładnie. Czwartą kombinacją jest lewy front kick, jeszcze raz, lewy front kick, prawy prosty, lewy sierp i prawe kopnięcie na flaki. Lewy front kick, prawy, lewy sierp i prawy na flaki. Ostatnią, piątą kombinacją jest lewy łokieć, prawy łokieć, chwytamy za głowę, prawe kolano, lewe kolano odpychamy i prawy middle kick. Bardzo ładnie. Pomyliło się? Jeszcze raz, dawaj. Lewe kolano, prawe, prawe kolano, lewe i prawy middle.
Dzięki wielkie, że byliście z nami. To był drugi odcinek z tej serii. Jeżeli nie widzieliście pierwszego, zapraszam do oglądania. Oglądnijcie też całą moją serię Podróże Wojownika z wypadu po Tajlandii i krótkiego przystanku w Singapurze. To jest 35 odcinków, warto oglądać, to gwarantuję. Dzięki jeszcze raz, subskrybujcie mój kanał, zostawiajcie łapki w górę i komentujcie. Na razie, trzymajcie się.